Otwieram 40. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności oraz po sprawdzeniu zalogowania się w systemie stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji jest obecnych 19 radnych. Pani radna Grażyna Baranowska i pani radna Wioletta Machniewska usprawiedliwiły swoją nieobecność. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam skarbnika miasta, pana Jarosława Sielawę. Witam pana Roberta Pająka, sekretarza miasta. Wszystkich obecnych oraz towarzyszące nam lokalne media. 40. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragraf 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 40. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody, dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 64 640 planów dochodów z tytułu przyznanej dotacji na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ulicy Kęczyńskiej, to jest przejście od strony Ardiego w stronę Biedronki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 905, zwiększenie o 9000 zł planu wydatków z tytułu otrzymania środków na realizację projektu Czyste Powietrze. Zadaniem będzie promocja projektu, pomoc dla beneficjentów przy wypełnianiu i rozliczaniu otrzymanych dotacji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 80 800 zł planu wydatków z przeznaczeniem na modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Kęczyńskiej. Zwiększenie o 69 790 zł planu wydatków na wykonanie projektu przebudowy ulicy Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej. Następnie zwiększenie o 51 416 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ulicy Lelewela, na wykonanie projektu. To wszystko są projekty, nie tylko wykonanie projektów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Zwiększenie o 77 720 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektu przy ulicy Ogrodowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I takie same zwiększenie o 40 067 zł na wykonanie projektu ulicy Szymanowskiego. Też pozytywnie. Zwiększenie o 88 tysięcy zł plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Hubalczyków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I zmniejszenie o 104 160 zł plan wydatków na przebudowę ulicy Broniewskiego, bo już jest przetarg rozstrzygnięty, i przesunięcie tych środków na dwie nowe inwestycje. Przesunięcie 88 tysięcy złotych na nakładkę na ulicy Hubalczyków oraz 16 160 zł jako wkład własny na realizację przejścia dla pieszych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-95. Zwiększenie o 30 tysięcy złotych planu wydatków na wykonanie strategii rozwoju miasta do roku 2030. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 901. Zmniejszenie o 20 tysięcy złotych planu wydatków przewidzianych na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej ulicy Turkowskiego. Rozdział 902, zwiększenie o 20 tysięcy złotych planu wydatków i z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego dla jeziorka przy ulicy Kętrzyńskiej, tak zwanego Mleczarskiego.
i rozdział 905 zwiększenie o 9000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Czyste Powietrze i rozdział 995 zmniejszenie o 239 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na przyszłe inwestycje i przeniesienie tego, tych środków do działu 600, rozdział 616. To są po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie, te środki to, bo są rozstrzygnięte przetargi na wykonanie projektów przebudowy dróg. To wszystko, cały dział 900, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 2/40. I również tutaj poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2023. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wynikają one bowiem ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten temat? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 33/209/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Jest to projekt oznaczony numerem 3/30. Również tutaj proszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskie. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwa warmińsko-mazurskiego. Zmienia się kwotę z kwoty 2500 na kwotę 2 500 000, przepraszam, na 4 miliony. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nikt. Proszę bardzo, pan radny Chsarzyński. Ja tylko chciałbym wiedzieć, czemu zostaje zmieniona ta uchwała, bo było, uchwaliliśmy to 2,5 miliona, a teraz raptem 4 miliony. Bardzo króciutko, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatniej czy na przedostatniej sesji państwo przyjęli tę zmianę już w budżecie, natomiast za tym musi pójść uchwała. To wszystko, dziękuję. Kto z państwa jest za? Więcej głosów dyskusji nie ma, rozumiem. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Bartoszycach. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 4/40. I tutaj również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza miasta Bartoszyce do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa sfinansowania działania polegającego na objęciu przez gminę miejską udziału w istniejącym
Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową z mieszkaniami na wynajm na zasadach ustawy o TBS-ach polegającej na wybudowaniu 24-rodzinnego budynku przy ulicy Struga w Bartoszycach. Tak jak wcześniej komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad, także ja formalnie już zamykam obrady 40. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.